Jest czwartek, 16 czerwca. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Jesteś perłą życiowym, skarbem, który darmo jest. Jezu, kochać Cię chcę z całych moich sił. Wyobraź sobie Jezusa przechodzącego dzisiaj obok Twojego domu, ulubionego sklepu, uczelni czy pracy. Na początku tej modlitwy trwaj w tym wyobrażeniu Jezusa przechodzącego obok Ciebie. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus mówił tłumom o Królestwie Bożym, a tych, którzy leczenia potrzebowali, uzdrawiał. Dzień począł się chylić ku wieczorowi. Wtedy przystąpiło do Niego 12, mówiąc: odpraw tłum, niech idą do okolicznych wsi i zagród, gdzie mogliby się zatrzymać i znaleźć żywność, bo jesteśmy tu na pustkowiu. Lecz on rzekł do nich: wy dajcie im jeść. Oni zaś powiedzieli: mamy tylko 5 chlebów i 2 ryby. Chyba że pójdziemy i zakupimy żywności dla wszystkich tych ludzi. Było bowiem mężczyzn około 5000. Wtedy rzekł do swych uczniów: każcie im rozsiąść się gromadami, mniej więcej po 50. Uczynili tak i porozsadzali wszystkich. A on wziął te 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy nad nimi błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by podawali tłumowi. Jedli i nasycili się wszyscy, a zebrano jeszcze z tego, co im zostało, 12 koszów. Ułomków. Jezus dzisiaj jest pośród ludzi, którzy pragnęli spotkać się z Nim osobiście, spojrzeć Mu w oczy, usłyszeć Jego głos. Jedni szukali nadziei na zbawienie i wejście do Królestwa Bożego. Inni potrzebowali uzdrowienia. W jaki sposób Ty chciałbyś dzisiaj spotkać się z Jezusem? Dlaczego dzisiaj z Nim rozmawiasz? Thank you.
Jezus bierze chleb, błogosławi i daje uczniom, by oni rozdawali go ludziom w tłumie. Powtarza to podczas ostatniej wieczerzy. Powtarza to również codziennie na całym świecie. Wszędzie tam, gdzie sprawowana jest Eucharystia. Co myślisz i czujesz, patrząc dzisiaj na kawałek chleba stający się ciałem Jezusa? Apostołowie byli przekonani, że to, co mają, jest niewystarczające do rozwiązania problemu. Ostatecznie jednak każdy z nich oddał coś Jezusowi, a On, zbierając to wszystko w jedno miejsce, błogosławiąc i dzieląc, pokazuje, że z ubóstwa jest w stanie tworzyć obfitość. Słuchając raz jeszcze tekstu Ewangelii, zastanów się, co Jezus mógłby w tobie szczególnie pobłogosławić, byś mógł dać to innym. Jezus mówił tłumom o Królestwie Bożym, a tych, którzy leczenia potrzebowali, uzdrawiał. Dzień począł się chylić ku wieczorowi. Wtedy przystąpiło do Niego 12, mówiąc: odpraw tłum, niech idą do okolicznych wsi i zagród, gdzie mogliby się zatrzymać i znaleźć żywność, bo jesteśmy tu na pustkowiu. Lecz On rzekł do nich: wy dajcie im jeść. Oni zaś powiedzieli: mamy tylko 5 chlebów i 2 ryby. Chyba że pójdziemy i zakupimy żywności dla wszystkich tych ludzi. Było bowiem mężczyzn około 5000. Wtedy rzekł do swych uczniów: każcie im rozsiąść się gromadami, mniej więcej po 50. Uczynili tak i porozsadzali wszystkich. A On wziął te 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy nad nimi błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by podawali tłumowi. Jedli i nasycili się wszyscy, a zebrano jeszcze z tego, co im zostało, 12 koszów ułomków. Porozmawiaj z Jezusem o tym, jak spotkanie z Nim może pomóc rozpoznać i zaspokoić głód twojego serca.
Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.